posłanko. Głos teraz zabierze pan poseł Tomasz Makowski z Klubu Poselskiego Ruch Palikota. Bardzo proszę. Dziękuję pani marszałkini, pani minister, panie ministrze, Wysoka Izbo. Panie ministrze, ja też do pana mam jeszcze kilka pytań, a mianowicie w pierwszej kolejności to chciałbym nawiązać jeszcze do budżetu, jaki poniosła skutki wprowadzenia tej ustawy. Tam w uzasadnieniu na końcu jest napisane, że pan prezydent pisze, że nie będzie tam, nie przewiduje się żadnych skutków finansowych. Niemniej jednak obawiam się, że przyniesie skutki to dosyć znaczące. Mam pytanie, czy była robiona analiza? To same pytanie kieruję do strony rządowej. Czy w momencie otrzymania tego projektu ustawy, czy strona rządowa dokonała analizy finansowej na poziomie tej ustawy? Ale drugą część pytania chciałbym skierować do pana ministra, do kancelarii prezydenta, do pana prezydenta, a mianowicie wczoraj Klub Poselski Ruch Palikota złożył kolejny raz projekt ustawy o kodeksie wyborczym, zmianie kodeksu wyborczego, wprowadzenia dwukadencyjności. Tu już padały, strona prawa mówiła o tym. My podtrzymujemy to. Niemniej jednak w lutym tego roku była procedowana ustawa o dwukadencyjności w samorządach. Nie dostała aprobaty, gdzie politycy i Platformy Obywatelskiej, pan Waldy Dzikowski deklarował, że trzeba rozważyć wprowadzenie dwukadencyjności, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Co ważne. I teraz ważniejsze jeszcze jest to, że Ruch Palikota poszerzył katalog o dwukadencyjność w parlamencie, parlamentarzystów. Ale też jest jedna zasadnicza rzecz, że jeżeli ktoś jest dobry, rzetelny, sumienny, ma zaufanie społeczne, tylko może dwie kadencje. I pytanie jest kolejne. Panie ministrze, jeszcze 5 sekund, pani marszałek. Proszę kontynuować i ministrze, do finału. Kolejne pytanie w związku z tym, czy nie zastanawialiście się nad instrumentem właśnie referendum i zapisu, o tym będziemy, mam nadzieję, rozmawiali, że jeżeli w momencie dwukadencyjności obywatele będą mogli podjąć decyzję, bo będą mieli takie uprawnienia referendalne, o przedłużenie, o kolejną kadencję dla wójta, burmistrza czy dla rady, bo władza wykonawcza czy uchwałodawcza będzie budziła bardzo duże zaufanie w społeczności lokalnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos teraz